Czyli co, trafiliście coś? Coś jest, ale coś, coś no to zobaczymy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Jesteśmy na ziemi czchowskiej. Pani Stanisława Sad, 97 lat, konspiratorka Armii Krajowej, jedna z ostatnich żyjących uczestniczek walki na tym terenie z niemieckim okupantem. Opowiedziała nam, że wie, gdzie ukryty prawdopodobnie jest partyzancki depozyt. Bardzo chciałbym, wszyscy byśmy chcieli znaleźć ten właśnie fragment tej dramatycznej, ale jakże i chwalebnej polskiej historii dotyczącej II wojny światowej. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Surfshark. Jest to sprawny i szybki VPN, który już na pewno znacie. A jeżeli nie znacie Surfsharka, to już Wam szybko mówię, o co we wszystkim chodzi. Surfujecie, macie swoje ruchy w internecie. Nie chcecie, żeby ktoś je widział. Żeby ktoś po stronie zobaczył, gdzie zaglądacie, co robicie i rzeczywiście do czym się posługujecie. Więc Surfshark jest do tego idealny. Pozwoli Wam to wszystko ukryć. Mało tego, macie również możliwość dostępu do filmów, które w Polsce nie są dostępne, a na przykład dostępne są w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych czy na Wyspach Brytyjskich. I dzięki Surfsharkowi możecie sobie te filmy oglądać, dokumenty, filmy fabularne. Aby uzyskać już teraz świetną promocję, skorzystajcie z linku pod naszym odcinkiem. A teraz zapraszam Was na poszukiwania prawdziwego skarbu z II wojny światowej. Była pierwsza moja sympatia, Tadek Rzymek. Pani też była w oddziale partyzanckim, miała pani pseudonim, bo pani mąż miał jeleń, a pani jaki miała pseudonim? Nie, mój mąż nie? Był jeleń. A kto był? Mój narzeczony. Wtedy jeszcze narzeczony. Roznosiła pani konspiracyjną prasę. Ta gazeta nazywała się Świt. Gazetki. Świt chyba, ta gazeta. Świt i Ku Wolności. Było dwie gazety. A gdyby Niemcy panią złapali, co groziło za roznoszenie tej gazety? Strzał w łeb, kula. Dzisiejszy odcinek jest pełen niezwykłych emocji. Chłopak, 84 rok, Wiesław, dowiaduje się po 40 latach, że istnieje jakaś kaseta. Jakaś? Ha, wyjątkowa. Jest na niej głos jego dziadka, którego nigdy nie znał, dlatego że dziadek zmarł w 80 roku na wylew, a przecież Wiesław urodził się dopiero 4 lata później. Ale opowieści z rodzinnego domu tak mocno nasączyły Wiesława, że on cały czas, od momentu, kiedy dowiedział się, że miał tak wspaniałego dziadka, z takim charakterem, z takim właśnie, powiedzmy nawet, chciałbym powiedzieć, mocnym człowiekiem, zaczął podążać jego śladami i dowiedział się o kasecie. Dowiedział się od syna Franciszka, wujka Wiesława. Ten dziadek został nagrany podczas imienin. I to jest jedyna relacja, jaką dysponuje rodzina. Wtedy być może dziadek się otworzył, były toasty i zaczął opowiadać o makabrycznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej i partyzantki. I to właśnie ten moment, ta kaseta, otworzyła całą tą historię i zaprowadziła nas właśnie tutaj. Trup na trupie i po tych trupach my się czołgali. Jeden przez trupa i karabin maszynowy to się kładło na trupach i strzelało się do Niemców i po tych trupach się szło naprzód. Tyle było wybite. Dokładnie z tego okna pani Stanisława widziała moment zakopywania depozytu. Ten dom brał udział w konspiracji. Dlatego, że sama pani Stanisława była konspiratorką, roznosiła gazetę Świt. Była to gazeta wydawana przez państwo podziemne. Jej mąż, pseudonim Jeleń, działał w konspiracji i również jej brat Michał też działał w konspiracji. Jej mąż, jej brat i też
bohater naszego pierwszego odcinka, Franciszek Staszczyk i wielu innych partyzantów brało udział w chowaniu depozytu. Dlaczego? Dlatego, że przychodził nowy okupant, złe czasy dla ludzi z podziemia. Przychodziła władza sowiecka i polska zeszmacona władza ludowa, która aresztowała tych ludzi za posiadanie broni. Wykonywała wyroki śmierci, jak w Katyniu, tu, w tył głowy. I oni musieli się tego pozbyć. I właśnie w momencie wkraczania wojsk sowieckich na ten teren, kiedy kończyła się okupacja niemiecka, ci ludzie zdecydowali, żeby to wszystko schować. I pani Stanisława w 1945 roku dokładnie na wprost widziała sad i to miejsce, w którym ten depozyt jest zakopany. I przekazała informację właśnie nam, jak i również swojemu wnuczkowi. Zobaczymy, co będzie dalej. A u nas domówki ten mieszkał, rzeczywiście mieszkał, całą okupację i chory był. Uciekał do lasu, bo Niemcy i ten pseudonim wujek uciekał do lasu. No i poszedł do lasu, nie ma go, nie ma, czekamy w domu, czekamy. Nie ma, wreszcie przychodzi blady, taki słaby. No i leży chory, ciężko chory. No ale ten lekarz nasz, Józiu Goryta, przyszedł. Robił mu jakieś zastrzyki i ten kamień wysikał. Bo tak to kryło leciało wszystko. No i wujek wyzdrowiał. Ale po wojnie się zgłosiła jakaś rodzina jego. No. I ja już później nie miałam żadnego kontaktu, nie wiem. Dosłownie przed naszym przyjazdem poszukiwacze, eksploratorzy znaleźli takie oto znalezisko. To jest mundur. Mundur żołnierza z okresu II Rzeczypospolitej. Guziki ewidentnie na to wskazują. Oczywiście poszarpany, przeleżał bardzo długo w tej skrzyni gdzieś na strychu. I teraz jest taka pewna historia związana z tym domostwem. Otóż pani Stanisława Sady, która tutaj prowadziła konspirację, pamiętała, że był tu leczony jakiś oficer, żołnierz. I że był bardzo ciężko ranny. I lekarz, który był tutaj przywożony, aby tego żołnierza właśnie leczyć, opatrywać, powiedział, że jeżeli ten żołnierz się nie wylizze, nie przetrwa, nie przeżyje, to należy go po cichu zakopać, aby nikt nigdy o tym nie wiedział. Żeby Niemcy nie trafili na taki ślad, bo przecież wieś czy dom puściliby z dymem. Okazało się, że jednak, że ten żołnierz przeżył, więc być może to właśnie fragment jego historii. Tego nie wiemy. Rudolf Schlitz, on pracował w niemieckim wojsku, a to był sąsiad nas. I później poszedł do lasów. Naprzywoził tej broni, naprzywoził i poszedł do lasu z partyzantami. No ale przeżył. Dół był wykopany w ziemi i pełno tam było broni. Przedwojenny mundur polskiego żołnierza. To nie jest ten depozyt, po którym my tutaj przyjechaliśmy. To jest całkowicie inna historia i ona nie jest mundurem, ani jakimś strzępkiem odzieży z okresu II Rzeczypospolitej. Całe te poszukiwania, które dzisiaj będą prowadzone, są jak najbardziej legalne. Są pozwolenia od konserwatora, jest archeolog, nie tylko jeden, jest ich grupa. I oczywiście jest też promesa, czyli kto zaopiekuje się depozytem. Bo jeżeli na przykład wyciągnie się jakieś artefakty z przeszłości, tu w tym wypadku mówią o broni, to musi ktoś się tym zaopiekować. I jest promesa Muzeum Armii Krajowej z Krakowa, które powiedziało, że właśnie po wyciągnięciu bierze ten depozyt do siebie. Być może będzie konserwowało, czyściło i być może za jakiś czas po prostu wy, nasi widzowie, z
zobaczycie ten depozyt w Muzeum Armii Krajowej. Kto wie? Wiesław to wnuczek bohatera naszego pierwszego odcinka. Pamiętacie Franciszka Staszczyka, żołnierza września. To właśnie Wiesław zainicjował całą akcję poszukiwania depozytu. Wiesław, jeżeli udałoby się znaleźć, to byłoby dla ciebie coś wielkiego. Oczywiście. To by potwierdziło w pierwszej kolejności to, co mówił świadek, który żyje, pani Stanisława. To by, można powiedzieć, nam dużo tutaj pomogło. Podwójne uderzenie emocji. Kaseta, głos dziadka, cała intonacja, emocje. I dzisiaj jest szansa, nie wiemy, być może będzie też depozyt, który dziadek twój ukrywał. Dwa skarby w ciągu trzech lat. Dokładnie. Dla mnie osobiście największym skarbem jest ten głos. Tak naprawdę, właśnie. Bo ja dziadka nigdy nie poznałem i sam fakt usłyszenia kogoś... Kto już nie żyje. Kto już nie żyje. Budziło to we mnie naprawdę wielkie emocje. Nie do opisania. No a dzisiaj jest szansa, że może być zachowana broń, z której dziadek walczył. Oczywiście, tak jest. Którą zdobył. Dokładnie. Nawet, może w akcji, nie? I baszta. On w tych lasach się ukrywał. Jak zbiegł z Niemiec od 1943 roku, od marca tutaj się ukrywał właśnie. W tej okolicy. W tej okolicy działała ta partyzantka. Czyli stąpasz dokładnie śladami dziadka ponad 77 lat temu, dziadek. Te tereny tutaj przeczesywał, walczył z okupantem i ty dzisiaj odkrywasz historię. Zgadza się. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe. Prawdopodobnie jest już miejsce, gdzie może spoczywać zakopany ten depozyt drugowojenny. Tu był kiedyś sad i widać te stare drzewa sadowe. I ten depozyt był zakopywany przy takim drzewie. A dostałem tu informację od wnuczka pani Stanisławy Sady, że to drzewo się obsunęło wraz z ziemią i już go nie ma. Ale co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że jak się podejdzie do tego miejsca, gdzie teraz właśnie prawdopodobnie ten depozyt może być, to z tego miejsca doskonale widać jest okno, dom, z którego właśnie okna i domu pani Stanisława widziała, jak ten depozyt przed wejściem Rosjan był tutaj zakopywany. Idę zobaczyć, co się dzieje. No to w tym miejscu tutaj musi być. Tu na tej chałupie. Kamień? Nie, bo tam rdze wcześniej już widziałem gdzieś. Mhm. A jest rdza. Metalowego. A to był kamień. Tu jest, popatrz. O, tu no, kawałek rdzy. Proszę zobaczyć, ile trzeba włożyć pracy, aby trafić coś, co rzeczywiście było tutaj zakopane, kiedy kończyła się II wojna światowa. Tu jakiś element metalu, całkowicie niezwiązany z depozytem. Ale my się nie poddajemy, szukamy dalej. Wiesław, dla ciebie to jest jakaś ważna chwila, nie? Bardzo ważna. Rozpoczęło się wszystko od mojego dziadka. Przedstawiliśmy go w pierwszym odcinku. Oczywiście. Franciszka. Dokładnie po ucieczce mojego dziadka w 1943 roku wstępuje do partyzantki AK Cezar właśnie na tych terenach. Tutaj działa, tutaj się ukrywa. Czy niemożliwe, że znał panią Stanisławę? Bardzo możliwe. Brata, jej ojca, czy męża, którzy... Oczywiście żołnierze działali, rozbrajali Niemców na Zaporze, na pewno, bo to z tego... Była ta słynna akcja. W książce możemy czytać. Tak, zapewne tak było. Mamy coś tutaj. No to jest ciekawie. Czyli co, trafiliście coś? Coś jest, ale... No to zobaczymy. Zobaczymy. Wiesław, jesteś świadkiem zamknięcia pewnej historii. Koła historii, bo przecież twój dziadek uczestniczył przy zakopywaniu takich depozytów, tak być może jest. Nawet tego, nie? Tak jest, mój dziadek działał na tych terenach i nie ukrywam, wielkie emocje. Oho. Coś tu jest.
O, celownik. No proszę. Lufa. Czekaj. Karabin. No tak. Archeolog teraz. Archeolog. No chłopaki namierzyli, taki właśnie. Renit. Musimy to ładnie tutaj wszystko odsłonić. Nie możemy tego kopać już tak na rympał. Pozabierajcie tutaj tą luźną ziemię. Sprawdźcie tutaj jeszcze wykrywką, czy nie ma jakichś lekkich, drobnych rzeczy. No i trzeba będzie to wyeksplorować. A jednak prawda. No widzisz? A jednak niemożliwe. Dobra. No jest. Ciekawe, czy jest więcej. Tylko jedna sztuka, czy więcej? No wygląda, że to jest wszystko dużo większe. Sprawdźcie zakres, to będzie to najpierw odejść z humusu. Gdzie koniec, no? Gdzie na pewno gdzieś dotąd. I proszę bardzo, opowieść żyjącego świadka, jednego z ostatnich świadków tych wydarzeń, potwierdza się z wykopaliskami. Jest depozyt. Na razie jakiś fragment jednego karabinu. Nie wiemy, co jest dalej. Tutaj pod nadzorem specjalisty archeologa padło, aby oczyścić teren i mniej więcej zaznaczyć, gdzie ten depozyt może sięgać. I teraz chłopaki delikatnie wszystko obkopią i zobaczymy, czy to jest tylko jeden karabin, czy może jest znacznie więcej. Może to jest ta broń, o której żeśmy opowiadali w pierwszym odcinku, która była z akcji Baszta. Może to właśnie zakopano, może są jakieś dokumenty, no nie mamy pojęcia, po prostu czekamy na wydarzenia, a wydarzenia idą wartkim strumieniem, no. Wiesław się cieszy mocno. Ja jestem w szoku, naprawdę. No to się bardzo cieszymy wszyscy. Niewiarygodna. Ale ziemię składajcie na jedną stronę, potem trzeba będzie jeszcze przesiać, tak. Korzeń musimy usunąć, bo to pod nim może być. Delikatnie, delikatnie. Poczekajcie, jak to podpisz. Generalnie musimy rozkopać więcej, dlatego że prawdopodobnie ta sztuka, która wyszła, ta sztuka broni, nie jest jedyna. Kiedy partyzanci zakopywali depozyt, no sama nazwa mówi depozyt, więc na pewno nie jedną sztukę broni, tylko znacznie więcej. Przypuszczam, że może być też i amunicja. To na razie mamy tutaj do czynienia z jakąś długą bronią. Nie jestem specjalistą, zaraz po wyciągnięciu na pewno będziemy wiedzieć. Być może jest broń krótka, amunicja, być może jakaś biała broń. No nie umiem tego na razie wskazać. Ale co mogę powiedzieć? Te miejsce doskonale jest widoczne z okna, które widziała właśnie pani Stanisława. I tutaj historia drugi raz zatacza krąg. Bo tu kolega, który teraz właśnie grzebie, jest wnuczkiem pani Stanisławy. Mamy wnuczka Franciszka Staszczyka i wnuczka pani Stanisławy. Weźcie to od góry tutaj kopnijcie, bo to idzie tak pod ten korzeń, ale nie będziemy tego tak wyciągać, spróbujemy to odsłonić szerzej. Mhm. To mówisz, Szymon, że już miałeś do czynienia z takimi, tak? Depozytami. Tak, ja jako archeolog zajmuję się nie tylko archeologią pradziejową, zajmuję się też archeologią nowożytną. Oj, delikatnie. Tym, też badaniami miejsc katastrof samolotu, zajmuję się też poszukiwaniami miejsc pamięci takich, gdzie tam na przykład były bądź co to może być? Walki, no, bądź kamienie? Tak, tak. Miałem przyjemność też poszukiwać miejsc, w których były egzekucje na przykład. Także tutaj to też jest archeologia. No i tak, o tym to nie należy zapominać. Jest to archeologia nowożytna, o coś tam idzie. Coś jest. Tu dłonią delikatnie. To... Kabura? Kabura! Niesamowite. No, to w kaburze. Dobra, musimy to. Może być zachowany, dobra sztuka. Musimy to bardziej. I skóra została, niesamowite. 77 lat. A to nie jest rączka? Nie, to kabura. Znaczy, delikatnie. Ponad 77 lat w ziemi i zachowana skóra. Ale jaja. O! Przy odpowiednich warunkach glebowych zdarzają się takie tak? sytuacje. Tak. Niesamowite. Jeżeli gleba jest tłusta. A jest tłusta, nie? Nie dopuszcza tlenu, jeżeli to było dobrze przyklepane, to organiczne elementy umieją przetrwać. Co się potem dzieje z takim depozytem powietrznym? Jeżeli na przykład wykopiemy kilkanaście sztuk broni, nie wiem, kilkadziesiąt amunicji, no i to będzie relikt z II wojny światowej ewidentnie. Co dalej? Zasadniczo te poszukiwania, które tutaj prowadzimy, prowadzimy za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, no który wydając pozwolenie na prowadzenie takich poszukiwań, każe zapewnić promesę
jakiejś instytucji, która potem przejmie tego typu ewentualne znaleziska. I wy macie taką promesę? Tak, oczywiście mamy taką promesę. Jest to Muzeum Armii Krajowej. W Krakowie? Tak, dokładnie. Tutaj... To my znamy Muzeum Armii Krajowej, realizowaliśmy tam sporo odcinków. Bardzo świetna instytucja. Dzień dobry pani, kłania się Szymon Pawlikowski. Proszę pani, jestem archeologiem, prowadzimy w terenie poszukiwania takiego depozytu Armii Krajowej. Natrafiliśmy na broń, chcieliśmy to zgłosić na policję. Czy mogła mi pani z jakąś... My jesteśmy w rejonie Czchowa. To jest broń z okresu II wojny światowej. Jedna broń, tak? No na razie znaleźliśmy najprawdopodobniej dwie sztuki. No i okay. My tu prowadzimy badania, także prowadzony jest też program. Dobra, to ja przekazuję na policję, żeby tam coś podjechać. Dziękuję. Bardzo dziękuję, do widzenia. Depozyt znajduje się na dole, ja Państwu pokażę bezpośrednio. A my tylko do programu ja chciałem zapytać, często się zdarza na tym terenie, że wzywani są Państwo do takich właśnie znalezisk? Nieczęsto. Nieczęsto? Nieczęsto. Na przykład w Pana karierze pierwszy raz, czy nie? Tak, na przykład jeśli chodzi o broń, tak. Za ostatnie kilka lat to pierwszy raz. Pierwszy raz. Pierwszy raz. No to chodźcie zobaczyć. No. Bo tam archeolodzy pracują, wszystko są dokumenty. Na wszystko są dokumenty. Bardziej temat nieznany, nie wybuchu. A, no tak. W pocisku, gdzieś tam żywiarze w leśnie. Zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim, że to jest wszystko lege artis, poszukujemy takiego depozytu z okresu II wojny światowej. No i wyszedł, no, znaleźliśmy go. Tutaj mieliśmy namiary od osoby, która była naocznym świadkiem. Panowie robią tutaj program cały historyczny na ten temat. No i musieliśmy was poinformować, bo no, wyszła broń. Zrobimy tylko zdjęcie dla konserwatora dokumentację z łatami. Zejdziemy niżej, no zaczniemy to wydobywać, no bo nie będziemy was tutaj trzymać nie wiadomo jak długo. Ale zobacz, ma zamek. No tak, tu jest zamek. Tu jest zamek. Tak, tak, tak. Cyngiel, spust. Ale nie ma magazynka. Nie ma. I kolba też. Magazynek najprawdopodobniej znajduje się tutaj. To spróbujmy go odkopić. Odłożymy na bok. Nie widzimy, czy jest w środku amunicja, trzeba oczyścić porządnie. Ciekawe, czy jest amunicja w środku, nie? Nie widać. Nie widać, nie. Na ten moment nie jest. Jest za gliną zaklejone. Gliną. Panie Józefie, pan był w wojsku, ale też pana tato był tu w partyzance, prawda? Tak, po wojnie, tak, w czasie wojny, przepraszam. I co to za sprzęt jest? Wygląda mi to na pepesze ze składaną kolbą i z magazynkiem z tak zwaną tempo amunicją. Tu był magazynek na około 30 sztuk. Zasięg tej broni była marna, tak, skuteczna do 50-100 metrów. Jak celność. Celność. Z celnością było różnie, ale zasięg był bardzo mały, tam miała małą siłę miotającą. Panie Józefie, proszę zobaczyć, bo teraz w tej chwili właśnie archeolodzy odkopują broń krótką. Proszę spojrzeć. Widzi pan dobrze? Tak, to z daleka widzę, jakby to był wis, ale pewności nie mam. Zaraz właśnie podniosą delikatnie. No proszę. No. To chyba nie jest wis. To nie jest wis. Myślę, że to
niemiecki. Trudno będzie. A też, mały. No, gdyby go oczyścił dobrze, to byśmy rozpoznali. Żebym wiedział, jaki jest kaliber, to też bym wiedział. Muszą te warstwy pościągać, nie? Tam ewidentnie widać, że coś jeszcze jest. Widzicie sami, że historie zwykłych ludzi, ich przekazy potrafią doprowadzić do niezwykłego znaleziska, jakim było odkrycie dzisiaj partyzanckiego depozytu z końca II wojny światowej. Słuchajcie, pamiętajcie o promocji Surfsharka, link znajdziecie w opisie pod filmem. I ja również zachęcam Was do pierwszego odcinka, który opowiada właśnie o tej miejscowości, o historii, co się tutaj działa i przede wszystkim o panu Franciszku Staszczyku i kasecie, która zaprowadziła nas też właśnie w to miejsce dzisiaj. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas m.in. Adamigo 50, Awid 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Bajker Budzyk, Radosław Burczyk, Artur Chojecki, Gildorf K, Ola Kałuża, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Elsenau Militaria, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła i Damian Ślęp. Ogromnie Wam za to dziękujemy.